Aleksander Majewski, magazyn Gorące Pytania, telewizja w Polsce.pl. Drodzy Państwo, pozostajemy przy temacie sporu wokół decyzji Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i konsekwencji, jakimi może skutkować takie orzeczenie. Czy wyrok TSUE podzieli rząd? To jest nasze pytanie w tej odsłonie. Razem z Państwem, razem ze mną są Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci. Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu. I Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24. Kłaniamy się ponownie, dzień dobry. Panowie, no właśnie, sytuacja znowu kryzysowa w rządzie, sytuacja na ostrzu noża. Dlaczego mówię o tym ostrzu? Otóż mieliśmy wypowiedź Zbigniewa Ziobry, który powiedział, wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej to dowód na bardzo poważny, polityczny, historyczny błąd premiera Mateusza Morawieckiego. No jeżeli minister sprawiedliwości mówi w ten sposób o swoim zwierzchniku w rządzie, w Radzie Ministrów, no to chyba świadczy o tym, że sytuacja jest dość napięta. Zresztą na te słowa zareagował prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński, który powiedział, to zdarzenie może być przedmiotem dyskusji, na przykład wewnętrznej naszej koalicji, rządu, ale jestem zawiedziony tym, że takie oświadczenia padają publicznie, bo to naszej wspólnej sprawie nie służy. Tak powiedział Jarosław Kaczyński w rozmowie z Polskim Radiem 24. A tę sytuację oczywiście od razu wychwycili politycy opozycji. Ta sytuacja była oczywiście komentowana we wszelkiego rodzaju programach publicystycznych. Może przywołamy jedną z takich wypowiedzi, co powiedział jeden z posłów opozycji, Michał Kamiński. Jeszcze upokorzeń jest w stanie cierpieć Mateusz Morawiecki za to tylko, żeby nazywali go premierem. Ale... Bo przecież przed chwilą na ekranie telewizyjnym widzieliśmy, jak jego własny minister w zasadzie no, czyni z niego międzynarodowego głąba, człowieka, który zgodził się na bardzo złe dla Polski rozwiązanie. Nazywa to historycznym błędem, czyli stawia mu bardzo poważny zarzut, no chyba jeden z poważniejszych zarzutów, jaki można postawić urzędującemu premierowi, że oto popełnił historyczny błąd. A pan premier udaje, że deszcz pada i zaczyna mówić, że co najbardziej martwi Morawieckiego w orzeczeniu Trybunału, że on się przyczyni do jeszcze większych konfliktów Zjednoczonej Prawicy. No na Boga Świętego. No na Boga Świętego, oczywiście wypowiedź jest podszyta sporą dawką ironii, sporą dawką pewnej złośliwości, na jaką politycy opozycji mogą sobie w takich sytuacjach pozwolić, to ich wilcze prawo. Ale czy tutaj Michał Kamiński nie ma trochę racji, bo rzeczywiście sytuacja no nie jest, zdaje się, normalna. Jeżeli minister rządu krytykuje publicznie w tak stanowczy sposób swojego zwierzchnika, to możemy mówić o sytuacji naprawdę, naprawdę kryzysowej. Artur Cejrowski, prosimy. No, Michał Kamiński w nowym miejscu, w którym się znalazł, widocznie nie przyjmuje do wiadomości tego, że można krytykować swojego przełożonego i krytykować go nawet w ostrych słowach. Rozumiem, że partia wodzowska, w jakiej jest teraz, krytyki Donalda Tuska w żaden sposób nie znosi i nie przyjmuje, bo ma świadomość tego, że ona może się skończyć tym, że nawet najpoważniejszych wrocławskich baronów wyrzuca się na margines i próbuje się znaleźć dla no, nich. No ale teraz przypomnijmy, Koalicja Polska, a raczej Ludowcy, to jest obecnie matecznik Michała Kamińskiego, chyba że się pogubiły. Tak, to prawda. To ja gdzieś już analizując karierę Michała Kamińskiego. Rzeczywiście był przystanek w Platformie Obywatelskiej w czasach rządów Ewy Kopacz, nawet eksponowane stanowisko, ale teraz Michał Kamiński ma odpowiadać za to centroprawicowe skrzydło w szeregach Ludowców, a może w zasadzie w tych szerszych szeregach, szerszych ławach dotyczących Polskiego Stronnictwa Ludowego. Bije się w piersi, to prawda. Michał Kamiński zdążył już chyba przez wszystkie możliwe partie naszej sceny politycznej przejść. Myślę, że Lewica i Adrian Zandberg jeszcze przed nim, ale biorąc pod uwagę to, że jest człowiekiem wyjątkowo labilnym w poglądach, jak widać, można się spodziewać, że być może będzie tworzył wkrótce jakieś konserwatywne skrzydło partii Razem bądź innej partii lewicowej. Życzę mu oczywiście jak najlepiej, więc mam nadzieję, że spełnia się w tym, co robi i że w tych aktywnościach, które gdzieś obserwujemy, znajduje jakąś przestrzeń do tego, żeby czuć się dobrze. A odnosząc się już bezpośrednio do tego, o czym rozmawiamy, to zostawiając na boku te złośliwości, które oczywiście gdzieś tam no, Zbigniew Ziobro dał asumpt do takich wypowiedzi swoimi wypowiedziami. No ale cóż, no, nie jest dla nikogo tajemnicą, że ten
że to jest twarda męska przyjaźń, szorstka męska przyjaźń między premierem a ministrem sprawiedliwości. To nie jest dla nikogo jakimś nowym. Ci panowie co jakiś czas się podgryzają mniej lub bardziej formalnie do prasy, do mediów. Co jakiś czas przebijają się różnego rodzaju informacje, które pokazują, że ta zgoda jest podyktowana raczej taką fundamentalną troską o to, żeby Zjednoczona Prawica funkcjonowała jako jedna grupa, niż jakąś szczególną miłością i sympatią. No ale łączą ich jakieś wspólne ideały, łączą ich wspólny cel, łączy ich przede wszystkim funkcjonowanie w ramach Zjednoczonej Prawicy i rządu tejże. Więc myślę, że pomimo tego, że co jakiś czas obserwujemy przy różnego rodzaju zdarzeniach mniej lub bardziej ostre wypowiedzi, głównie ze strony polityków Solidarnej Polski i jej szefa Zbigniewa Ziobro, to myślę, że obaj panowie zdają sobie sprawę z tego, że obaj są warunkiem koniecznym do tego, żeby ten rząd trwał i żeby Zjednoczona Prawica mogła dalej funkcjonować jako jeden wspólny byt. Bo do tanga trzeba dwojga, jak w słowach piosenki. Co wyniknie z tej ostrej wymiany zdań i czy tutaj opozycja nie ma jednak trochę racji? Pytanie do Krzysztofa Świątka. No, polemizowałbym, że to jest ostra wymiana zdań i że to jest takie wielkie napięcie. Myślę, że to się odbyły pewne rytualne wypowiedzi, to znaczy Zbigniew Ziobro od dawna, już od wielu miesięcy, właściwie od początku drugiej kadencji, sytuuje się na takiej pozycji ostatniego wiernego wobec no, takiego twardego elektoratu PiS-u, że tutaj przypomina pewne postulaty, z którymi PiS szedł w 2015 roku w kampanii wyborczej. No i tutaj oczywiście też wykorzystuje okazję. Jest ta szorstka przyjaźń, o której mówił redaktor Cejrowski z premierem, ale wydaje mi się, że też ta reakcja właśnie, którą pan cytował z wywiadu dla Polskiego Radia 24 prezesa Kaczyńskiego, gdyby tak naprawdę było ogromne napięcie, to wypowiedź by brzmiała zupełnie inaczej. Nie brzmiałaby w taki sposób, że prezes Kaczyński jest zawiedziony, że tego typu wypowiedzi padają w przestrzeni publicznej, tylko by powiedział, że zwołuje posiedzenie liderów partii tworzących obóz Zjednoczonej Prawicy, albo że zażąda wyjaśnień od Zbigniewa Ziobry. A Zbigniew Ziobro, gdyby rzeczywiście traktował te swoje wypowiedzi śmiertelnie poważnie, to powiedziałby, że Solidarna Polska wychodzi z rządu. No takiego napięcia nie ma. Myślę, że właśnie obie strony tej dyskusji zdają sobie sprawę, że są na siebie skazane. No, wyjście Solidarnej Polski by najprawdopodobniej oznaczało przedterminowe wybory. Tych przedterminowych wyborów w obozie Zjednoczonej Prawicy nikt nie chce. No, i jeszcze raz zwracam uwagę na to, że Ursula von der Leyen i komisarz Reinders dzisiaj w wywiadzie Rzeczpospolitej wypowiadają się zupełnie inaczej niż Zbigniew Ziobro i zupełnie inaczej niż też poseł Szejna, do którego nawiązywaliśmy w pierwszej części. To są jednak wypowiedzi wskazujące na to, że musi dojść do zagrożenia dyscypliny finansowania Unii Europejskiej. Musi być, rozumiem, zagrożenie defraudacji pieniędzy, musi być zagrożenie jakiejś korupcji, podejrzenie przynajmniej korupcji. Muszą być jakieś zastrzeżenia systemu OLAF, który się tymi w Unii Europejskiej tymi sprawami zajmuje. I jak mówił rzecznik rządu Piotr Miller, jest cała lista krajów, łącznie zresztą z Węgrami, która ma dużo więcej zastrzeżeń, jeżeli chodzi o ten system OLAF i będzie się musiała tłumaczyć. Więc de facto, jeżeli by Ursula von der Leyen i komisarz Reinders stali wiernie względem tego, co deklarują, no to Polska właściwie powinna być spokojna. No, rzeczywiście, tylko jest czym innym z praktyką polityczną. Praktyka polityczna pokazuje, że od 1 sierpnia czekamy na zatwierdzenie planu odbudowy. No niestety po raz kolejny trzeba chyba postawić tezę, że jest bardzo wiele czynników, łącznie właśnie z instytucjami unijnymi, które dążą do zmiany władzy. No, zdążą do zmiany władzy na Węgrzech i zdążą do zmiany władzy w Polsce. I tak jak mówiłem, punktem takim kulminacyjnym mogą być wiosenne wybory na Węgrzech. Czy uda się obalić Viktora Orbana? Bo jeśli się nie uda, to oczywiście też być może Polska dalej będzie grillowana i być może Polska będzie czekać na ten fundusz odbudowy jeszcze do polskich wyborów parlamentarnych, a to praktycznie jest półtora roku. Aczkolwiek moim zdaniem tak długo czekać nie powinna. I no ja słyszałem już wypowiedź premiera, który powiedział, że niezależnie od tego, że tych pieniędzy nie ma, to pewne też popandemiczne działania są uruchamiane, także projekty inwestycyjne. Ale ja uważam, że Polska nie jest skazana na to i właściwie my nie musimy się oglądać. My możemy pokazać, będąc dalej w Unii Europejskiej, że my chcemy
być traktowani po partnersku, nie na zasadzie jakiegoś państwa drugoligowego. My możemy powiedzieć, że te pieniądze, mając dobre prognozy, dobre ratingi, poszukamy sobie na rynku i jestem, tak jak mówię... A co rozumiesz przez pojęcie poszukamy sobie na rynku? Co w tej sytuacji może to oznaczać? No poszukanie na rynku to jest po prostu wykorzystanie możliwości zaciągnięcia pożyczek na europejskich bądź międzynarodowych rynkach finansowych. No w ten sam sposób, w jaki Unia Europejska, oczywiście mając większy potencjał, mając potencjał 27 krajów członkowskich, może pewnie negocjować to w inny sposób. No ale my, Polska nie jest bezradna, ma możliwości, jak mówię, ma dobrą, stabilną sytuację ekonomiczną. Inflacja jest podwyższona, te 9,2%, ale jednak nie jest to jakiś dramat, przynajmniej póki co. Jest tarcza antyinflacyjna uruchomiona. Są stosunkowo dobre prognozy, także jeżeli chodzi o przemysł, więc wydaje mi się, że Polska naprawdę może pokazać Komisji Europejskiej, że czekać nie będzie w nieskończone, że nie będzie czekać też do zakończenia tej kadencji. My musimy odbudowywać gospodarkę, musimy te pieniądze pozyskać, bo są pieniądze potrzebne właśnie na odbudowę gospodarki. Trzeba moim zdaniem też pokazać Komisji Europejskiej, pokazać TSUE, że Polska się będzie szanować. A ponieważ my na przykład bronimy cały czas wschodniej flanki NATO i mamy w tej chwili ogromne wsparcie, chociażby ze strony Stanów Zjednoczonych, ze strony NATO, jesteśmy liczącym się w tym aspekcie krajem, no także możemy pokazać, że gospodarczo sobie poradzimy. Oczywiście nie tak, że już występujemy z Unii Europejskiej, ja to zastrzegam, nie o to chodzi. Natomiast możemy sobie pokazać, że my poradzimy sobie bez tego całego systemu. Są te argumenty w dłoni. Pytanie do Artura Cejrowskiego. Czy ty widzisz tutaj możliwość do szukania takich alternatywnych źródeł finansowania, szukania tych pieniędzy na rynku, jak to ujął Krzysztof Świątek? Takich możliwości oczywiście nie powinniśmy szukać, ale ja chciałbym o jeszcze jednej rzeczy, że my jesteśmy żerantem tego kredytu i my nie tylko i wyłącznie dostaniemy pieniądze w postaci kredytu, głównie z Krajowego Planu Odbudowy, z Funduszu Odbudowy, ale też żerujemy cały ten kredyt jako państwo członkowskie, więc no jest to sytuacja szczególnie trudna, bo z jednej strony nasza gospodarka staje się zabezpieczeniem tego kredytu, a z drugiej strony na podstawie fałszywych przesłanek te pieniądze nie są nam wypłacane, bo rozmawialiśmy... Tak, że no to tutaj rozumiem, że jeżeli Polska nie otrzymuje pieniędzy, to w ogóle rezygnuje, wypowiada to porozumienie i my nie jesteśmy już wtedy żerantami, ja to tak rozumiem. No pytanie, na ile prawnie jest to możliwe, czy my możemy to bezproblemowo wypowiedzieć. Wiemy, że w tym wyroku, uzasadnieniu do wyroku TSUE, o którym rozmawiamy, wskazano, że ten mechanizm warunkowości może być stosowany tylko i wyłącznie w przypadku nadużyć, korupcji i w zasadzie malwersacji finansowych pieniędzy. I znowu, no wszelkie raporty wskazują, że do takich w Polsce nie dochodzi. Wręcz jesteśmy w czołówce tych państw, które najlepiej wydatkują te pieniądze, które najbardziej transparentnie wydatkują fundusze unijne. W związku z tym no Unia sama jak gdyby w jednych dokumentach pokazuje, że decyzje, które podejmuje wobec Polski związane z wstrzymywaniem pieniędzy z Funduszu Odbudowy, są zupełnie niezgodne z traktatami, z umowami, ze wszelkimi rodzaju dokumentami, które w obiegu prawnym unijnym funkcjonują. Więc no, ciężko to tłumaczyć czymkolwiek innym niż tylko i wyłącznie polityką i tylko i wyłącznie staraniami pewnych grup politycznych, które chcą doprowadzić do upadku obecnego rządu w Polsce. I ja się cały czas obawiam, że bez względu na to, czy my będziemy pieniędzy na wsparcie polskiej gospodarki szukali tu czy tam, to wciąż będą znajdowane kolejne argumenty, które będą doprowadzały do tego, że polski rząd będzie, o ile będzie częścią wspólnoty, a przecież nie wyobrażamy sobie, że częścią wspólnoty nie jesteśmy, to co jakiś czas będą się znajdowały kolejne argumenty, które będą tylko i wyłącznie temu służyły, żeby doprowadzić do sytuacji, o których mówili wprost, no tutaj akurat hiszpański europarlamentarzysta: wybierzmy dla Polaków taki rząd, który będzie dobry dla Europy, który będzie dobry dla Polski. No, mamy tutaj do czynienia z sytuacją skandaliczną, bo to tak naprawdę sytuacja jest niewątpliwie skandaliczna, ale też pokazująca, jak wysoka jest ta temperatura sporu, o czym sami państwo mogli się przekonać, uczestnicząc w naszej dyskusji jako widzowie. Serdecznie dziękuję. Artur Cejrowski, Tygodnik Sieci, i Krzysztof Świątek, Polskie Radio 24, byli państwa i moimi gośćmi. Dziękuję również państwu. My widzimy się już w przyszłym tygodniu. Zostańcie z nami. Do zobaczenia.